Łaska i pokój niech będą z wami wszystkimi. W imieniu miłośników Ziemi Ślężańskiej pragniemy bardzo serdecznie powitać na szczycie Ślęży w sprawach odnowionej świątyni pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny następcę apostoła, księdza arcybiskupa Józefa, metropolitę wrocławskiego. Witamy księdza arcybiskupa po staropolsku chlebem, solą i kwiatami. Jest to wyraz naszej wdzięczności wobec Boga, Stwórcy nieba i ziemi, za dar chleba powszedniego i chleba eucharystycznego. Prosimy księdza arcybiskupa o przyjęcie tych darów i pobłogosławienie nam wszystkim, aby nikomu z nas nie zabrakło chleba powszedniego, pracy, a także mądrości i sił do wychowania naszych dzieci, młodego pokolenia, symbolem których są te kwiaty. Wspólnota parafialna Soli Zdrowicka nie jest wspólnotą liczną. Należy do niej niewiele ponad 1000 osób, ale odwiedza ją latem i zimą wielu turystów oraz miłośników ziemi ślężańskiej i okolic, z Wrocławia i okolic. Kościół na Ślęży, w którym obecnie jesteśmy, przez wiele lat nie pełnił żadnej funkcji, ani sakralnej, ani turystycznej i ulegał powolnemu niszczeniu. O konieczności remontu, przywrócenia mu walorów użytkowych i wyeksponowania bogatej historii tego miejsca wiele się mówiło w tym czasie, ale brakowało osoby, która potrafiłaby podjąć się tego trudnego zadania. Ponadto przez pewien czas we wnętrzu kościoła prowadzono intensywne prace archeologiczne. Po przerwaniu tych prac w roku 2006 kościół wymagał już pilnej interwencji. Był opustoszały, zdewastowany. Ubytki w ścianach konstrukcyjnych powodowały groźbę jego zawalenia. W takim stanie 3 lata temu kościół na Górze Ślęży przejął proboszcz parafii w Sulistrowicach, ksiądz Ryszard, i podjął dzieło jego ratowania z pomocą Bożą i przy wsparciu wielu życzliwych ludzi. Warto tu powiedzieć parę słów o historii związanej z Górą Ślężą i tutejszych kościołach. Ślęża jest najwyższą polską górą, położoną poza pasmem Karpat i Sudetów. Ludzie od dawna szukali na tej górze Boga. Dlatego nie bez powodu jest ona nazywana Śląskim Olimpem. Jak dowodzą znaleziska archeologiczne, pierwsi ludzie pojawili się tu około 10 tysięcy lat przed naszą erą, w epoce Paleolitu. W obrębie góry znaleziono też ścisłe ślady słowiańskie. Plemiona tu zamieszkujące to wyznawcy totemizmu i animizmu. Wierzyli oni, że dusze musi mieć wszystko, co ich otacza. Szczyt góry, na którym odbywały się praktyki religijne, otoczyli kamiennymi wołami. W epoce średniowiecza, w zarania polskiej państwowości, na Ślęży zniesiono pierwszą świątynię katolicką, a mieszkańcy tych ziem zawarli przymierze z Bogiem Ojcem, którego poszukiwali. Natomiast za naszych już czasów z inicjatywy księdza proboszcza Ryszarda powstał zamysł budowy nowego kościoła w zacisznej kotlinie Sulistrowickiej u podnóży Ślęży, nieopodal przełęczy Tompadła. Projekt oryginalnej budowli w kształcie
przypominający starosłowiańską Gontynę, narodził się w wyobraźni nieżyjącego już architekta, pana Jerzego Wojnarowicza. Rodem Ślązaka, wrocławianina, zamieszkał bez wyboru w Sulistrowiczkach i Ośmika Tatr i Ślęczy. Powstałym sanktuarium Matki Bożej, dobrej rady i mądrości serca znalazły się elementy nawiązujące do symboli plemion słowiańskich, a także motywy unikalnych kwiatów darów ślężeńskiej przyrody. Mamy nadzieję, że kościół ten tutaj na Ślęży odnowiony i przywrócony do życia z woli księdza arcybiskupa i wielkim wysiłkiem księdza Ryszarda będzie dobrze służył całej wspólnocie parafialnej, a także miłośnikom ziemi ślężańskiej i turystom na chwałę Boga. Zebrany obecnych miłośników ziemi ślężańskiej, bardzo prosimy o odprawienie mszy świętej w naszych intencjach oraz wygłoszenie Słowa Bożego. Ekscelencjo, przewielebny księże arcybiskupie, metropolito wrocławski Józefie Kupny, krajowy duszpasterzu Ludzi Pracy, delegacie Episkopatu Polski, przewielebny biskupi, księże biskupie Ignacy Decu, ordynariuszu Świdnicki. Witam was bardzo serdecznie jako proboszcz parafii w Sulistrowicach, do której mocą dekretu metropolity wrocławskiego z dnia 26 września 2012 roku został włączony kościół, w którym obecnie się znajdujemy, jako czwarty w tej parafii. Kiedy nasza parafia przejęła kościół na Ślęży, jego stan był tragiczny. Niektórzy sceptycy powątpiewali, że tak zrujnowana świątynia nie będzie nadawała się do odbudowy. Obiekt bowiem był splądrowany, sprofanowany podczas wykopalisk prowadzonych przez archeologów za wiedzą konserwatora zabytku we Wrocławiu. Wolą poprzedniego, a także obecnego arcybiskupa metropolity wrocławskiego była odbudowa kościoła oraz doprowadzenie go do stanu pierwotnego, by mógł on pełnić swoją funkcję sakralną oraz turystyczną dla pielgrzymów tak licznie przybywających na górę Ślężą. Pragnę dodać, że rocznie od 20 do 40 tysięcy rocznie chodzi pielgrzymów na tę górę. W tak ważnym dla dziejów tego kościoła dniu chciałbym przedstawić krótki rys historyczny, ale myślę, że ten rys historyczny lepiej zrobi ksiądz arcybiskup. Ja tylko chciałbym wspomnieć o jednym, że taką wielką postacią związaną ze Ślężą był książę świdnicko-jaworski Bolko II, za którego panowania w XIV wieku powstał podwójny pierścień zamków obronnych, w tym także na szczycie Ślęży. Wówczas wniesiono murowaną warownię, która przetrwała aż do XV wieku. Dzisiaj fragmenty murów apsydy tego pierwotnego kościoła z XII wieku oraz fundamenty średniowiecznego zamku XIV wieku mogą Państwo podziwiać przez szklaną szybę w posadzce kościoła lub zwiedzając podziemia świątyni. Tutaj na Ślęży w drugiej połowie XVI wieku, w miejscu dawnego rycerskiego zamku, augustianie wznieśli drewnianą kaplicę murowaną w latach 1698-1702 świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Matki Panny, która przetrwała do dziś. Jak wspomniałem, w 2012 roku świątynia
została przekazana pod moją opiekę i od tego momentu podjąłem się naprawdę bardzo trudnego zadania, ale dzięki opatrzności Bożej udało się ten zdewastowany kościół splądrowany odratować. I dzięki tym wspólnym staraniom i obecnemu tutaj arcybiskupowi, metropolicie, księdzu doktorowi Józefowi Kupnemu, władz samorządowych w Sobótce, miłośników ziemi ślązańskiej oraz życzliwych ludzi i parafian rozpoczęto prace zmierzające do przywrócenia sakralnego, historycznego i turystycznego waloru tego miejsca. W przyszłości również planujemy zbudować przy kościele ślązański ośrodek kultury i sztuki chrześcijańskiej wraz z muzeum, w którym znajdowałyby się artefakty dotyczące historii kościoła oraz masywu ślężańskiego z czasów starosłowiańskich oraz chrześcijańskich. Naszym celem jest, aby świątynia, w której się znajdujemy, nadal pełniła swoją rolę ewangelizacyjną i turystyczną duszpasterską. Tak jak było poprzednio w zamysłach Piotra Włoska. Tu mamy jego obraz, jak sprowadza cystersów. Chcemy, aby Ślęża była górą chrześcijańską trzech kultur, a w przyszłości Kościół na Śląskim w Olimpie był celem pielgrzymek jak dawniej, jako Góry Maryjnej. Tytuł sam wskazuje, że jest Górą Maryjną, gdzie wierni mogli się modlić o tak potrzebny dzisiaj pokój na świecie. W imieniu moich parafian, miłośników ziemi ślązańskiej, proszę Jego Ekscelencję o odprawienie mszy świętej w naszych intencjach, dokonanie rekonsekracji ołtarza oraz poświęcenie świątyni i krzyża. Przed Kościołem zapraszam do modlitwy naszych parafian, pielgrzymów z naszej archidiecezji, świat pracy, miłośników ziemi ślązańskiej. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz do poświęcenia ścian i ołtarza nowego kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, drogie dzieci, bracia i siostry. Kościół jako wspólnota wiernych może istnieć wszędzie, w każdym miejscu. Udowodniły to ciągle na nowo. Udowadniają czasy prześladowań Kościoła.
Można więc słusznie postawić pytanie, po co budować kościoły, po co zabiegać o ich piękny wygląd, piękny wystrój. Wszak nie o mury chodzi, lecz o żywe kamienie i duchową świątynię, którą my jesteśmy. Odpowiedź jest prosta. Wszystko, co wspólnotowe, wszystko, co społeczne, gdy chodzi o nas, ludzi, my przecież nie jesteśmy czystymi duchami, to wszystko musi posiadać swoje widzialne, dostrzegalne zmysłowo punkty oparcia w czasie i przestrzeni. Dlatego dla sprawowania liturgii musimy mieć świątynię, a w nich piękny, przemawiający do wiernych wystrój. Dlatego sam Chrystus dał nam sakramenty jako widzialne, święte znaki niewidzialnej łaski i swoje ciało i swoją krew pod widzialnymi postaciami. Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, jest widzialny w czasie przez swoją historię, wydarzenia, ludzi, a przede wszystkim Kościół jest widzialny przez swoją liturgię, czyli przez to wszystko, co dzieje się także tutaj, dzisiaj, w tym miejscu. Właśnie liturgia potrzebuje miejsca, potrzebuje czasu. Potrzebuje miejsca i czasu, w którym mogłaby być sprawowana, czyli potrzebuje świątyni, stanowiącej sakralną przestrzeń dla celebracji liturgicznej. Budynek sakralny, Kościół jest znoszony dla Boga, który chce być z nami, chce być wśród nas. Czytając uważnie Ewangelię, zauważymy, że Chrystus był ciągle w drodze, był pośród ludzi, poszukiwał ludzi, stawał na drodze ich życia i nadal chce być razem z nami. Katechizm Kościoła katolickiego podaje, że w warunkach życia na ziemi Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby gromadzić się wspólnota wiernych. Są nimi nasze widzialne świątynie, święte miejsca, będące obrazami miasta świętego, tego niebieskiego Jeruzalem, do którego wszyscy pielgrzymujemy. Człowiek potrzebuje tych miejsc, w których mógłby się modlić, w których mogłaby być sprawowana liturgia. Początki Kościoła na tej górze wiążą się z zakonnikami przybyłymi z odległej Flandry na zaproszenie Piotra Własta, który budował im górę w pobliskie miejscowości. Pierwszą świątynię poświęcono w XII wieku. Kościół na szczycie jest wyraźnie wspominany w buli papieża Eugeniusza III z 1148 roku oraz buli papieża Innocentego z 9 lipca 1250 roku. Już wtedy w tych bólach jest mowa o kościele w tym miejscu na tej górze. Nowa barokowa świątynia została poświęcona 2 lipca 1702 roku. Niestety w nocy z 4 na 5 czerwca 1834 roku Kościół spłonął w wyniku uderzenia pioruna i pozostawał w gruzach przez blisko 20 lat. Choć jeszcze w tym samym roku podjęto pierwsze próby jego odbudowy. W 1851 roku na nowo podjęto odbudowę. Po starym kościele pozostały tylko schody oraz fragmenty ścian. Tempo prac było imponujące. Już w następnym roku, 15 sierpnia, odbyło się poświęcenie kościoła. Na tę okoliczność papież Pius IX przesłał obraz Matki Bożej. Nabożeństwa odbywały się tutaj raz do roku, szczególnie właśnie te sławiące Matkę Bożą, we wspomnienie nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jak podaje kronika, uroczystości te zawsze gromadziły rzesze wiernych.
Historia daje szereg przykładów troski wiernych o tę świątynię. Już w latach 1861-1869 poprawiono tynki. W 1901 roku wieżyczka otrzymała metalową galeryjkę widokową. W 1929 roku, a potem przeprowadzano także konserwację obiektu. Po II wojnie światowej kościół stopniowo popadł w ruinę. W latach 60. XX wieku staraniem wspomnianego już tu wcześniej biskupa Pawła Latuska, klerycy wrocławskiego seminarium duchownego wraz z przełożonymi, jak słyszeliśmy, ci czcigodni księża razem z biskupem Ignacym są tutaj obecni, także pracownicy kurii arcybiskupie we Wrocławiu podjęli się prac renowacyjnych. Ponowne poświęcenie miało miejsce w październiku 1967 roku. Pod koniec XX wieku to miejsce żyło. Alumni przyjeżdżali w niedzielę do kościoła i przygotowywali liturgię. Duszpasterstwo akademickie Wrocławia organizowało tutaj co roku majówkę na Ślężu. 15 lat temu przeprowadzono konieczne prace remontowe, a niedaleko świątyni ustawiono krzyż milenijny, dar leśników dolnośląskich z okazji tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego. Jak już wspomniano, prowadzono tutaj potem od 2004 roku prace archeologiczne, właściwie niedokończone, spowodowały, że do 2012 roku kościół pozostał zamknięty, tak dla zwiedzających, jak i wiernych. Dopiero właśnie ksiądz prałat Ryszard Staszak, proboszcz parafii w Sulistrowicach, podjął działania zmierzające do przygotowania kościoła do sprawowania w nim nabożeństw, tej pięknej liturgii oraz udostępnienia dla zwiedzających. Dzisiaj, kiedy po latach remontu dane jest mi ponownie poświęcić ten kościół, chciałbym księdzu prałatowi w szczególny sposób podziękować. Nie byłoby dzisiejszej uroczystości bez jego zaangażowania, bez jego pracy. Za to mu, myślę, wszyscy tutaj obecni serca dziękujemy. Bardzo dziękujemy, księdzu prałacie. Dziękujemy i wszystkim, którzy w tym dziele mu pomagali. Ksiądz prałat Ryszard dokładnie wymieniał nazwiska, dziękował. Niech mi już tylko będzie wolno wymienić parę nazwisk tych, którzy wspierali księdza prałata właśnie w tym jego działaniu. A mam na myśli pana burmistrza Stanisława Dobrowolskiego, pana nadleśniczego Waldemara Zarembę, pana dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych Grzegorza Pietruńko, pana Jana Dycza, także pana Piotrowskiego i wielu, wielu innych. Proszę wybaczyć, że nie podziękuję każdemu indywidualnie z imienia nazwiska, ale myślę o wszystkich. I wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować także wszystkim pracownikom, także wszystkim ofiarodawcom, którzy swymi ofiarami hojnie wspierali tutaj prowadzone prace. Chociaż jest jeszcze parę, można podziękować wszystkim. Jest jeszcze parę projektów do zrealizowania. Można powiedzieć, że akcja Ocalmy Kościół na Ślęży z Bożym błogosławieństwem zakończyła się sukcesem. Mamy na Ślęży świątynię, w której tak blisko nieba, możemy się modlić, czcić Boga, tak jak na
tak jak na to w tym miejscu czyniono właśnie przez prawie 900 lat. Bracia i siostry, w każdym kościele głównymi miejscami celebracji jest ambona, miejsce przewodniczenia i ołtarz. Ambona jest miejscem proklamacji Słowa Bożego. Konstytucja o liturgii, mówiąc o różnych formach obecności Chrystusa w liturgii, podkreśla, że Chrystus jest obecny w swoim Słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Ambona to inaczej usta Pana, skąd On sam podaje ludowi pokarm Słowa. To jest ambona. Ale tym centralnym miejscem jest ołtarz. Ołtarz jest stołem ofiary i uczty, na którym kapłan dokonuje tego samego, co Chrystus uczynił w czasie ostatniej wieczerzy i przekazał swoim uczniom, aby czynili na jego pamiątkę. Od starożytnych czasów chrześcijanie budowali ołtarze do odprawienia wieczerzy pańskiej i otaczali je niezwykłym szacunkiem. Oto właśnie na ołtarzu uobecnia się ofiara krzyża i z niego bierze się ciało i krew Chrystusa do spożycia. Ołtarze często stawiane były nad grobami męczenników. Później ich relikwie składano w ołtarze. Ja dzisiaj też włożę relikwie w ten ołtarz. Ale pamiętajmy, że sama godność ołtarzy nie wynika z tego, że znajdują się tam relikwie święte. Ciała męczenników nie dodają chwały ołtarzowi, lecz raczej ołtarz podkreśla godność grobu męczenników. I dlatego też kapłan, rozpoczynając mszę świętą, z szacunkiem całuje ołtarz, dlatego że na tym ołtarzu ponawia się ofiara krzyża Chrystusa. Na ołtarzu pod postacią chleba i wina jest ciało i krew Chrystusa. Jest pokarm, który dany jest nam na życie wieczne. Niewielu potrafi to zrozumieć. Wielu uczniów tego nie potrafiło zrozumieć. Jezus, zanim w czasie ostatniej wieczerzy wypowiedział słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Zanim wypowiedział te słowa, podejmował próby wytłumaczenia uczniom tajemnicy Eucharystii, czyli obecności Jego ciała pod postacią chleba. Wielu nie zrozumiało i odeszło. I dlatego Jezus stawia apostołom to dramatyczne pytanie, czyli wy chcecie odejść. Sytuację uratował Piotr, który zwrócił się do Jezusa słowami: Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Synem Boga. Drodzy bracia i siostry, Chrystus daje nam siłę. Ołtarz jest bramą, przez którą to, co boskie, styka się z tym, co ludzkie. Karmiąc się ciałem Chrystusa, wchodzimy w przestrzeń nieba. Jest to niewysłowiony dar boskiej miłości. Ewangelia nas poucza, że wejście w przestrzeń nieba nie może dokonać się inaczej, jak tylko na drodze miłości. Nie można się spotkać z miłością, z Bogiem, nie żyjąc miłością. Dlatego przystępując do złożenia Bogu ofiary, trzeba najpierw pojednać się z bliźnim. Pierwsi chrześcijanie bardzo na serio traktowali słowa Chrystusa: grzech przeciw miłości bliźniego zamykał drogę do pełnego udziału w Eucharystii. Dlatego tak mocno starali się żyć miłością Boga i bliźniego. Poganie, którzy na nich patrzyli, mówili: popatrzcie, jak oni się miłują. Dzisiejsze wspomnienie świętego Józefa uświadamia nam, że codziennym wyrazem miłości w życiu rodziny nazaretańskiej była praca. Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnić utrzymanie
swojej rodziny. Była to praca cieśni. Całe lata życia ukrytego Jezusa, to znaczy do czasu Jego publicznej działalności, cały ten czas to były lata spędzone u boku Józefa pracującego. To były lata uczestnictwa w pracy Józefa. Ten, o którym mówiono, że jest synem cieśli, uczył się pracy od Józefa. Jeśli rodzina z Nazaretu jest przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa cieśli jest takim wzorem. W naszej epoce Kościół szczególnie to uwydatnił poprzez liturgiczne wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Praca ludzka, zwłaszcza ta praca fizyczna, znalazła swoje miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została wpisana w tajemnicę odkupienia. Józef z Nazaretu poprzez swój warsztat, przy którym pracował z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia. Ze względu na wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, aby przez nią przybliżać się do Boga, uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata i pogłębiać swą przyjaźń z Chrystusem. Moi kochani, na pewno ta praca tutaj wykonana, ciężka praca, ona także jest wyrazem tej miłości, o której mówiłem. Praca jakoś wpisana w tajemnicę odkupienia. Praca Józefa była wyrazem miłości Maryi, Jezusa. Dla nich pracował. Więc praca ma ten wymiar tworzenia i relacji miłości. Zatem starajmy się i my naśladować i Józefa właśnie w tej rzetelnej naszej pracy. Niech ta praca spełniana razem z bliźnimi, spełniana dla nich, a zwłaszcza ona zwykle jest spełniana dla najbliższych. Pracujemy zawsze dla swojej rodziny, dla bliskich. Niech ta praca będzie wyrazem naszej miłości. Tej, której uczymy się od Jezusa i Jego opiekuna Józefa. Drodzy bracia i siostry, niech ten Kościół, niech ten ołtarz, który za chwilę poświęcę, miejsce udzielania się miłości Boga, będzie dla was bramą do nieba i wezwaniem do jeszcze większej miłości Pana Boga i bliźniego. Także tej miłości wyrażanej przez pracę. Amen. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Najświętszej Maryi Panny wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który się tutaj gromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości przez Chrystusa Pana naszego. W przygotowanym grobie pod ołtarzem
Ksiądz arcybiskup złoży relikwie świętego Jana Pawła II. Złożenie relikwii świętego przypomina nam, że ofiara członków Kościoła bierze początek z ofiary Chrystusa. Całą świątynię uświęca Eucharystia. Pragniemy jednak zamiar poświęcenia ołtarza Panu na stale wyrazić słowami. Uczyni to w naszym imieniu ksiądz arcybiskup, odmawiając modlitwę upraszającą Boże błogosławieństwo. Nasze Amen, wypowiedziane na jej zakończeniu, będzie wyrazem jedności ludu Bożego z jego pasterzem w przedstawionej prośbie. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, który pobożnie cześć Tobie oddaje. A Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską swoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym, zbudowanym z żywych kamieni, stojącym na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich. W nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławiony. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i obraz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni wokół ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony ze śpiewem aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Olejem poświęconym podczas Eucharystii Wielki Czwartek zostanie namaszczony ołtarz i ściany Kościoła. Znak oleju to znak konsekracji, czyli oddania Bogu na wyłączną własność. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został namaszczony i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił go Duchem Świętym i ustanowił najwyższym kapłanem, aby na ołtarzu swego ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich.
Namaszczenie Kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz i Kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Boga jako słodka woń. Unoszący się dym przypomina również, że także nasze modły pełne błagań i wdzięczności dzięki ofierze Chrystusa docierają do tronu Pana Boga. Następnie diakon, okadzi księdza arcybiskupa, koncelebransów i całe nasze zgromadzenie liturgiczne jako żywą świątynię, w której każdy z nas jest duchowym ołtarzem. Nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Nakrycie ołtarza i przyozdobienie kwiatami wskazuje, że jest on miejscem ofiary eucharystycznej, na którym sprawujemy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz stołem Pańskim, z którego spożywamy wieczerze Pańską. Tak przygotowany stół ofiarny zaprasza nas, abyśmy z radością przychodzili posilić się Bożym pokarmem, ciałem i krwią ofiarowanego Chrystusa.
Ksiądz arcybiskup przekazuje teraz diakonowi zapaloną świecę. Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Rozpoczyna się teraz liturgia eucharystyczna. Przyniesione zostaną w procesji dary na ofiarę i na potrzeby Kościoła. Ciało i krew Chrystusa złożone Bogu w ofierze uświęcą ołtarz. Z tego na nowo poświęconego eucharystycznego stołu przyjmiemy ciało i krew naszego Pana Jezusa. Odtąd ten ołtarz będzie źródłem życia i zdrojem nieskończonej Bożej miłości, która nie ma końca. Ale zawsze z takim charakterystycznym dla siebie, z tą dobrocią, z tym uśmiechem, bez złości, bez gniewu. Bardzo, bardzo cięże prałacie
serdecznie dziękuję za to. Wszyscy bardzo serdecznie księdzu prawdę dziękuję. Za chwilę też tak podziękujemy wszystkim tu obecnym, bo szczególne słowa podziękowania dla biskupa Świdnickiego, który tutaj zaszczycił nas swoją także obecnością. Bardzo dziękuję tak licznie zgromadzonym kapłanom. Naprawdę wielka radość, że tak wielu przyjechało na tę uroczystość. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim fundatorom, wszystkim dobroczyńcom, wszystkim wykonawcom, wszystkim tym, którzy się zaangażowali w to, że znowu właśnie kontynuujemy ten kult tutaj na tej Górze Ślęży, który zapoczątkowany został właśnie 900 lat gdzieś temu. I że kontynuujemy to, wpisujemy się w tą wspaniałą historię tych, którzy czcili tutaj Jezusa, Pana Boga i czcili Jego Matkę. Ja chcę także Wam bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Myślę, że to jest czas, żebyśmy wszyscy sobie wzajemnie podziękowali, bo Wam dziękuję za obecność, za modlitwę. Podziwiam te dzieci, które dwie godziny ponad tutaj z przodu i siostrze bardzo dziękuję, się nimi opiekowała. I wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę wielka radość przepełnia moje serce. I myślę, żeśmy wszyscy na te słowa podziękowania zasłużyli. Cóż, Wy jesteście też, moi kochani, naszą siłą. Ja Was zapraszam do tego, żeby tutaj pielgrzymować, żeby to miejsce odwiedzać. My jeszcze z księdzem prałatem je uczynimy piękniejsze. Jeszcze mamy jakieś plany, coś chcemy jeszcze zrobić. Ale to miejsce będzie żyło tylko wtedy, kiedy tu przyjdziecie, kiedy tu się pomodlicie, kiedy uklękniecie tutaj w tej świątyni. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Weźcie też jeszcze kogoś ze sobą. Spróbujmy znowu uczynić to miejsce właśnie takim tętniącym miejscem kultu i tętniącym miejscem właśnie bijącym takim sercem naszej wiary. Wszystkim Wam niech Bóg błogosławi. Zabierzcie ze sobą to błogosławieństwo. Z serca wszystkim błogosławię. Pan z Wami i z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.